Witam serdecznie. Mamy kolejny poranek, a więc czas na aceranek. Dzisiaj mały powrót do tematu proroctwa, proroka, proroctw i proroków, ponieważ jakiś czas temu, kiedy mieliśmy możliwość wysłuchania aceranka na temat fałszywych proroctw, to ktoś mi napisał, że owszem, proroków fałszywych kamienowano, ale to było w Starym Testamencie. To było w Starym Przymierzu. Co ma oznaczać, że w Nowym Przymierzu mogą sobie ludzie paplać, co im ślina na język przyniesie i nie ma żadnych konsekwencji tego. No właśnie. I myślę, że tak bardzo wielu ludzi myśli. Ale chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że oddawanie takiego człowieka, fałszywego proroka, na ukamienowanie to była miła i sympatyczna impreza w porównaniu z tym, czego uczy nas Nowy Testament. Nowy, podkreślam, Nowy Testament. Zapraszam oczywiście wszystkich proroków do słuchania. Zapraszam wszystkich pseudoproroków, kandydatów na proroków, tych, którzy mają chęć, aby zawsze i wszędzie i pod każdym pozorem prorokować. Posłuchajcie, co mówi Nowy Testament, skoro uważacie, że tylko w Starym Testamencie nakazywano kamieniowanie proroków. A taka mała uwaga, a czyżby nauki Starego Testamentu już nas w ogóle nie obejmują? Czy ktoś tu jeszcze jest przytomny? Może warto sobie zadać to pytanie. No to zobaczmy, co ma do powiedzenia Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian, autor apostoł Paweł, i czytamy w 14 rozdziale od wersu 26. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. I teraz, a co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. A więc rzeczywiście apostoł Paweł zachęca nas do tego, abyśmy szukali tego daru, abyśmy go używali mądrze. I oczywiście w porządku, bo zgromadzenie świętych musi się odbywać w porządku. I w tym przypadku czytamy, że jeśli mają prorocy coś do powiedzenia, to niech mówi ich na zgromadzeniu najwyżej dwóch lub trzech. Uwaga, najwyżej dwóch lub trzech. Nie, że 10 czy 20 prorokuje, a do tego każdy co innego. Taka praktyka jest absolutnie niebiblijna, żeby było jasne. Znam takie społeczności, można powiedzieć, że nasłuchałem się tych dziwactw typu, a teraz mamy czas na proroctwa i jeden drugiemu niech prorokuje. No gdzież to w Biblii jest, ludzie? Może to jest za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest, nie powinno tego być w naszym kraju, bo to jest niebiblijna nauka, to jest demoniczna nauka. To tylko wprowadza zamieszanie, a Biblia mówi, że co? Że ma być pewien porządek w czasie zgromadzenia. Załóżmy, że jest dwóch albo trzech. Oczywiście nie mówią wszyscy razem, bo i tak by nikt nie wiedział, o co im chodzi. Mówią po kolei. Załóżmy, że wypowiedzieli swoje proroctwa. I co na to Kościół?
No, co robi Kościół dzisiaj? Powiem wam. Halleluja, jakie proroctwo, cuda, niewidy, wielbienie Boga. A gdzież to, gdzie coś takiego znajdziecie w Biblii? Biblia mówi, że wtedy te proroctwa są osądzane. I oczywiście, tak jak wszystkie sprawy w Kościele, osądzane są przez starszych Kościoła. W jaki sposób to się dzieje? W normalny sposób. Po prostu słowa tych proroków są omawiane później w gronie starszych i starsi ogłaszają. Tak, mieliśmy 3 dni temu proroctwo i ono po rozsądzeniu uważamy, że jest prawdziwe. Powinniśmy się mu przyjrzeć i szukać Bożych odpowiedzi co do tego, co usłyszeliśmy. Ale uważam, że częściej byłaby odpowiedź taka. Mieliśmy próbę proroctwa, ale ono było fałszywe. I nie należy w ogóle o tym pamiętać, należy zapomnieć o tym, bo to było niezgodne z tym, czego uczy nas Słowo Boże. Słyszeliście kiedyś coś takiego, jak rozsądzanie proroctw? Słyszeliście kiedyś ludzi, którzy coś takiego robią? Oczywiście, że nie, a powiem wam dlaczego. Dlatego, że dzisiaj mamy taką oto sytuację, że ludzie, którzy prorokują, uważają się za proroków starotestamentowych, nawet tworzą szkoły prorockie, ale mówią to, co ten człowiek mi napisał. Ale nie można nas karać, bo to jest dzisiaj Nowy Testament. Czyli wybrali sobie ze Starego Testamentu to, co im wygodne, ale odrzucili to, co jest dla nich niewygodne. No to już jest, przepraszam, ale obłuda i fałsz. Nowy Testament mówi tak. Proroctwo jest darem przeznaczonym dla Kościoła. Nie mamy dzisiaj szczególnego rodzaju proroków, ale mamy dar proroctwa dla Kościoła. I każdy może prorokować, kogo Duch Święty do tego zachęci. Na pewno Bóg może sobie wybrać ludzi, którzy w szczególny sposób tym darem usługują, ale obojętnie o kogo chodzi, wszyscy ci ludzie, kiedy wypowiadają jakiekolwiek słowa proroctwa, muszą się liczyć z tym, że to, co powiedzieli, będzie osądzane. Co się stanie wtedy, kiedy proroctwo zostanie uznane za nieprawdziwe? Ten, który wypowiedział to proroctwo, może wstać w kościele i powiedzieć: przepraszam was, no wydawało mi się, że to pochodzi od Boga, wybaczcie, będę bardziej uważny. I sprawa się kończy. Ale też może ktoś powiedzieć: nie, to było proroctwo od Boga. A skąd, bracie, wiesz, bo ja tak uważam. No i kończy się wszelka dyskusja. Jeżeli jeszcze raz taki człowiek zaprorokuje i jeszcze raz, a to można powiedzieć na 100%, że tak będzie, będzie to uznane za proroctwo fałszywe, jeśli jeszcze raz nie podporządkuje się, no oczywiście jest cała procedura, napomnienie przy świadku, 2 świadkach lub 3, przed starszymi, przed zborem, no to co się dzieje na końcu? Co się dzieje na końcu? Chcecie usłyszeć, co się dzieje na końcu z takim człowiekiem? Jest oddawany szatanowi. Tak, aby jego duch mógł być zbawiony, ale jego ciało otrzyma odpowiednią naukę. Tak uczy Słowo Boże. To jest coś o wiele gorszego niż ukamienowanie proroka. Jeśli więc chcesz służyć darem proroctwa, to chwała Bogu. Najpierw jednak dobrze byłoby pójść do starszych zboru i porozmawiać z nimi. Słuchajcie, Bóg kładzie mi na sercu dar proroctwa. Co wy o tym myślicie? Starsi oczywiście będą to rozsądzali. Ważne będzie, czy ten człowiek ma dobrą opinię, jeśli chodzi o jego duchowe życie, czy jest człowiekiem moralnym, czy jest człowiekiem wiernym Bogu, czy jest człowiekiem posłusznym Bogu. To wszystko będzie ważne. I oczywiście ja nie wiem, jaka będzie decyzja starszych, bo specyfika kościoła lokalnego jest zawsze różna,
Ale załóżmy, że odpowiedź będzie tak. Tak, bracie, myślimy, że może tak być, iż Bóg będzie chciał cię używać w darze proroctwa. Natomiast musisz pamiętać, że każde proroctwo, które wypowiadasz, będzie rozsądzane. Czy jesteś gotowy na to? I ten człowiek oczywiście może powiedzieć dwie rzeczy, że jest gotowy lub nie życzy sobie. Wtedy, kiedy powie nie życzy sobie, to nie ma prawa prorokować. Wtedy, kiedy powie dobrze, zawsze będę poddany starszym Kościoła, nic nie stoi na przeszkodzie. To oczywiście też nie oznacza, że Bóg nie może użyć w czasie zgromadzenia kogo chce, abyśmy mieli też tego pełną świadomość. Tutaj raczej mówimy o sytuacji, w której ktoś jest namaszczony do używania tego daru proroctwa. Ale wszystko musi się odbywać w porządku, wszystko musi się odbywać w takim trybie, w jakim Biblia o tym wyraźnie mówi. Jeśli więc ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy proroctwo może być prawdziwe, czy fałszywe, ma być prawdziwe, czy fałszywe, no to chyba Biblii nie czyta, bo Biblia mówi, że musi być prawdziwe. Musi się spełnić. I koniec. Nie ma aby. Nie ma takiej sytuacji, w której komuś się coś wydaje. Ja już słyszałem takie proroctwa, że no można je spokojnie w kabarecie mówić. No i ludzie by się śmiali do rozpuku. Już nie mówię o tym, że się nie spełniały, bo to było oczywiste, że się nie spełniały. Nie możemy sobie robić pośmiewiska z Ducha Świętego. Nie może być takiej sytuacji, jakiej byłem świadkiem przecież również, osobiście, kiedy ludzie na wyścigi prorokowali, a co proroctwo, to było głupsze, za przeproszeniem. Zresztą w ogóle nie było proroctwem. To gadanie, który coś powiedział, było głupsze. Natomiast znam proroctwa, które się spełniły. Znam takie proroctwa, które się spełniły. W związku z tym nie mam najmniejszej wątpliwości, że Bóg mówi do Kościoła, także przez dar proroctwa, ale to musi być w porządku i to musi być w autorytecie, o jakim mówi Słowo Boże. I to musi być zawsze, jeśli chodzi o Nowy Testament oczywiście, musi być zawsze rozsądzone. Zawsze rozsądzone. Jeśli tego nie robimy, to sami sobie robimy krzywdę. Po prostu. Reasumując, dzisiaj dar proroctwa funkcjonuje nieco inaczej niż w czasach Starego Przymierza. Rzeczywiście nie ma za bardzo porównania. Natomiast tak jak w czasach Starego Przymierza, tak i w czasach Nowego Przymierza musi być prawdziwy. Musi być prawdziwy. No nie może być kłamliwy. Bóg nigdy nie kłamie. A więc człowiek, który mówi, że prorokuje w autorytecie Boga, a kłamie, jest oszustem. I nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Jeśli mu się to raz przydarzyło, a później już więcej takich wyskoków nie miał, to można dojść do wniosku, że się zreflektował. Ale jeśli ktoś to robi raz, drugi, trzeci, bezrefleksyjnie, nie przepraszając za poprzednie wpadki, delikatnie mówiąc, i nie powołując się na osoby, które rozsądziły jego proroctwo, no to już jest przestępstwo duchowe. Taki człowiek nie ma prawa w ogóle w Kościele nic mówić. Powinien pokutować. A jeśli ktoś tego nie przyjmuje do wiadomości, no to nie mój problem. To ma problem z Bogiem, nie ze mną. Ja tam mogę na to machnąć ręką. Jeśli z tym człowiekiem nie jestem w jednym Kościele, to co mnie to obchodzi, co on robi? Niech robi, co chce. Ale ten człowiek ma sprawę z Bogiem, a to już niestety nie jest obojętna sprawa. Musimy poważnie traktować naszą przynależność do Chrystusa i poważnie traktować nasz udział w Kościele Jezusa Chrystusa. Inaczej doprowadzimy do tego, że Kościół stanie się cyrkiem i kabaretem. No i niestety dzisiaj nie brakuje już takich zborów, które bardziej przypominają cyrk i kabaret niż Kościół Jezusa Chrystusa. Ale wierzę, że słuchacze Aceranka nie należą do cyrkowców ani do kabareciarzy, tylko szukają
zdrowego, prawdziwego Słowa Bożego. Amen.